Proszę Państwa, to moja króciutka prognoza na kwiecień dla poszczególnych trygonów. Na początku mamy oczywiście barana. baran, który w tym miesiącu powinien bardzo uważać w drodze, szczególnie w pierwszej dekadzie kwietnia. Jeśli chodzi o lwy, też nie za dobry czas. Lwy są właśnie zagrożone różnego rodzaju wypadkami i kłopotami, które mogą być spowodowane. Pieniędzmi, czyli uważać bardzo na sprawy finansowe. Jeśli chodzi o strzelce, to strzelce mają bardzo dobry kwiecień w prognozie. Przede wszystkim dużo, dużo sympatycznych spotkań. Następny trygon to trygon wody, a więc ryby, raki i skorpiony. Dla ryb bardzo dobry czas na sprawy rodzinne. Dla raków bardzo dobry czas na zarabianie pieniędzy, a jeśli chodzi o skorpiony, bardzo, bardzo dobry czas na inwestycje. Następny trygon to trygon powietrza, czyli mamy bliźnięta, wagę i wodniki. Bliźnięta nie powinny specjalnie w kwietniu y, liczyć na wielkie jakieś radości i wielkie wydarzenia, raczej spokojny czas. Co do, co, do, co do wag, to wagi bardzo dobry czas będą mieć, jeżeli są twórcami. To, są, to jest czas dla twórców, dla artystów, ale też i dla dziwnych, czasami nawet takich nieprawdopodobnych przedsięwzięć. Wodniki. Wodniki to przepiękny czas dla wodników na wszelakie romanse. Czas, kiedy może, który może przynieść bardzo, bardzo wiele zmian na przyszłość. No i trygon ostatni, trygon Ziemi. Czyli mamy byki, e, mamy panny i mamy koziorożce. Bardzo rzetelny czas kwietniowy, przede wszystkim, i dla byków, i dla pań, i dla koziorożców. Bardzo spokojne rodzinne układy, bardzo dobre życie, bardzo e, takie korzystne działania, które są związane z każdą formą e, dbania o rodzinę. Czyli tutaj ten trygon w absolutnym spokoju i bezpieczeństwie. To tyle, proszę Państwa. Do zobaczenia. A jeśli Państwo chcieliby wiedzieć więcej, to zapraszam właśnie tak jak powiedziałam na moje, na moje kursy. Państwo wiedzą, że będę takie kursy prowadziła. Resztę dowiedzą się Państwo właśnie podczas tych kursów. Zapraszam. Do zobaczenia jeszcze raz.